Siemanko, siemanko, witam wszystkich serdecznie. Moi drodzy, przed chwilą dostałem wiadomość, że przyjedzie do mnie synuś. Będzie miał niedużo czasu, bo tak jest tu w okolicy i wpadnie na chwilę. Ostatnio się z nim umawiałem, że jak będzie miał chwilę podjechać, jak wiecie, kanał jest blisko, pójdziemy zarzucić sobie wędkę. Ja swoją starą odkurzyłem, mam ją, no i czekam na niego, aż przyjedzie i wybierzemy się gdzieś nad kanał, a może się coś uda złowić. No zobaczymy, zobaczymy. Tak jak mówię, dużo czasu nie będziemy mieli. Z godzinkę może posiedzimy i się zawijamy. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ja oczywiście robiłem coś innego. Ja jak zawsze zajęty. Mianowicie robię skrzydło teraz do tego wiatraka. I pomyślałem sobie, bo miałem dużo takiego bambusa. I sobie pomyślałem, że to właśnie zrobię te środki z tego bambusa, żeby się to trochę odznaczało. No wygląda to tak. Tam pomalowałem te środki. No oczywiście nie wiem dokładnie, o której synuś przyjedzie, ale póki co to jeszcze sobie tu trochę podziałam. Myślę, że będzie pasowało, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, jak to potem będzie wszystko w całości, ale najpierw idę się czegoś napić, bo jak widzicie, słońce dalej świeci, gorące jak cholera, trawa, wszystko się jara, a więc idę się napić, czekam, synuś przyjdzie i idziemy zarzucić wędkę. Aha, no i synuś dojechał. Zobaczcie, sprzęt już rozwinął. Tak jest. Elegancka wędka. Spinning, typowo prosty spinning na sztuczną rybkę. Proszę pokazać. Tu patrzmy na tą sztuczną rybkę. O, jaka locha lata. Tak, zestaw amatorski, dopiero się uczę. Ale wiesz, to jest takie... No nie tak dopiero się uczysz, bo tu zobaczcie, no nie, zobaczcie. To... Cała skrzynka przygotowany. Wszyściutko ma rybek od cholery różnych rodzajów. No, pławiki takie, wiesz, no wszystko. Mój ojciec ma tylko wędkę. I blachę. Bo będziemy rzucać na blachę, ale rybka było widać. Cię, muszę cię ojcze nauczyć, jak się łapie ryby, bo widzę, że masz zaległości. No, to ja miałem ciebie uczyć, a tu wyjdzie na odwrót. Na odwrót. Było 3-20 lat temu nie odchodzić. No właśnie, właśnie. Zobacz. Ciekawe, ciekawe jak to pójdzie. Dawaj, no. Zarzuć, zobaczymy, czy coś. Profesjonalny rzut. No i daleko, ładnie poleciała. Znaczy wiesz, to tak ryby lubią wzdłuż brzegu chodzić, tak sobie wiesz, pływać, nie? No. Bo z środka to tak nie za bardzo, wiesz? A wiesz. Najgorsze jest to, że te łódki pływają. Mi się wydaje, że płoszą ryby, wiesz? No może być, ale tu widzę jeszcze jedna przepłynie. No i tak. I na razie mamy płynie, czysto. Zobaczcie, no, widać tą rybkę, jak ona tak pływa. Tak. Sobie? Widać, widać stąd, no. Jest tam dziadyga. Jest. No za pierwszym razem nic nie poszło, no ale nie, tak jak nie mówię. Jest, no, może coś się uda złapać, no ja mam taką nadzieję, bo chociaż podbieraka nie mamy, to będzie trochę ciężko. Zobaczymy, damy radę jakoś, nie? Ale może da radę, nie? No, chwilę porzucamy, jest duszno jak cholera, jest gorąco. Mi się wydaje, że przez to też ta ryba, wiesz, tam nie kłusuje sobie, tylko gdzieś tam nad niej się chłodzi, wiesz, przez tą temperaturę. A może, 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 no. Zobaczymy drugi shot. Nic. Nie, nie ma nic. O, jak sobie ludzie spędzają wolne. No, no, dzisiaj jest gorąco, ale jutro to będzie dopiero mega gorąco, ale 32 stopnie nawet. O, jest. Więc, co ty gadasz? No, będzie paliło jutro, nie? Będzie się ciężko spało. Będzie tyle roboty, że masakra. No na pewno, ale teraz nie żyjmy pracą, jesteśmy na rybka, na ryby. Ryby. Oczywiście na rybki. Na rybki. Ja, browarek. No tak, no. Junior. Ja zaraz też odpalę. No, ale... Junior też. No, po jednym. Ta, bo nie. To tak z godzinkę posiedzimy i dzida, nie? Bo tak, nie ma co, wiesz. Na spontanie szybki wyskok. Trochę sobie porzucać i... Tak, i dzida, no. I dzida, no. Nie da się zresztą tak długo na dworze przybywać, bo jest naprawdę patelnia jak cholera, nie? Trzeba się schłodzić, najlepiej napojem energetyzującym. Może wskoczysz do wody potem tutaj. Nie, ja nie umiem pływać, wiesz? A, to no jest to... taki wędka z... A, to ja cię uratuję, bo umiem pływać, to ja wskoczę od razu. Nie, ja podziękuję, ojcze. Widzicie, my tu na rybkach, tu sobie ludzie jedzą, kawkę piją, wszędzie dookoła pełno ludzi.
Tu jesteśmy teraz na takim kanale, na szczęście nikogo nie ma, bo wszędzie dookoła pełno ludzi jest. Dobra, to działamy i zobaczymy, co no z tego wyniknie, nie? Coś trzeba porzucać, popróbować tam, tu, trzeba wszędzie obejść. No, zobaczymy, tam jest fajny pomost, tylko tam kurde przepłynąć. No. Weźmiesz mnie na plecy i damy radę. Dobra, to zaraz działamy. Stary z synem na plecach. Nie damy rady, damy radę. Damy radę, słuchaj. Ja będę z pleców wrzucał i wiesz, będę wszystko łapał. Dobra, chytam wędkę i też zaraz działam. Jasne. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jasne. Trzymajcie się, pozdro. Słuchajcie. Ojciec rzuca. Dalej wiernie rzucę. Nie ma lipy, ale powiem wam szczerze, że nic, dosłownie nic nie bierze. No. Jedynie co nas bierze, to to, że ludzie co chwilę przychodzą i się dopytują, nie? Jest no masakra. Co chwilę ktoś przyłazi. Ostatnio był tu koleś, chyba z nami z 15 minut gadał, że on tu do tego kanału skakał, jak był takim dzieckiem. On gdzieś teraz, jak idzie, miał 60 gdzieś, tak, coś koło 60. Gadał, z tych domów tu nie było, że tu była jakaś fabryka betonu czy coś takiego. Zobaczcie, jakie tu w ogóle domy stoją tu, no. No i on od tego czasu, i on zaczął z nami gadać z nami z 15 minut. No i tak co chwilę ktoś przychodzi, co chwilę jakieś akcje się dzieją. Łódka podpłynęła, to na chwilę musieliśmy przestać też rzucać. Tak. Potem koleś przyszedł, z tego była beka jak cholera, nie? No, słuchajcie, my żałujemy, szczerze ja żałuję, że nie odpaliłem kamery wtedy. Gościu normalnie podchodzi do tamtego stolika, nie? I normalnie łapie za okulary, ale takim płynnym ruchem i normalnie kładzie je tam na tę ławeczkę, podchodzi do tego murku tam. I normalnie tak, dosłownie, tak, nie? Tak, i od razu przechyla się i na z główki wali, nie? I z główki do wody od razu. I tak się spojrzał na nas, wiecie, i sobie popłynął gdzieś, nie? No po prostu jak to, jak to fajnie wyglądało, jak jakaś naprawdę scena z filmu, nie? Tak, ale wygląda tak, jakby był taki w cholerę zajechany, że on już szedł z daleka, to już tak. Tak, tak. Tylko tak. Te okulary położył i... Do wody, tak, nie? Tak, jakby jakąś deprechę miał. My z tego taką bekę mieli, jakby się pośmiali, że masakra, no. No tak. Sorry, na wędkę się ustałem. Właśnie najgorzej. No, ale co? Muszę się ustawić. Rybki nie biorą, Junior też już zawija się. No. Tak jak mówię, na chwilę my wyskoczyli, może po drodze jeszcze coś tam się dorzuci. Duma. Asie. Widzicie, no. Ludzie tu pływają. No. Dobra, zwijamy wędki i idziemy, nie? Bo jasne. Kawałek drugi mamy, bo ja mieszkam tam, a więc musimy trochę jeszcze iść, nie? Jasne. Zawijamy sprzęcik i tak, musimy już iść niestety, no. Dokładnie. Ale... Dobra, jesteśmy już przed chatą, doszliśmy. Tak, już jest, godzinkę nam zeszło. No. Ale nic, kompletnie nic nie było, nie? No ja ci powiem, te ryby są wybredne tu w Holandii, daj spokój. No. Ale spociłem się jak świnia, ci powiem. Ja ci powiem, że też jest gorąco, trzeba się, wiesz, no trzeba wrócić, trochę wychillować na chatę, okąpać się, poleżeć, to no, ile tak właśnie. Można, wiesz. No, godzina niby, ale taka męcząca, że daj nie, spokój. No bo duszno jest, ja mam całą koszulkę mokrą, ja się wbijam zaraz może pod prysznic, kurde, a potem się położę, kurde, na kanapie, mam wszystko pozasuwane, więc myślę, że będzie dość w miarę chłodno. No zobaczymy. Ludzi wszędzie od cholery. Jasne, miejsca też ciężko było znaleźć. Tam też mamy kanał, ale no kurde, co chwilę na łódkach pływają. Ta, a pełno ludzi jest, co chwilę tam wodują i w ogóle. Tak, no jest też tam nie. Jest tu dramat, tu praktycznie wszyscy mają jakieś łódki i tak dalej. No, uciekają właśnie. Nad wodę, się kąpią, te ryby płoszą. No to jest takie, wiecie, ryba nie stoi w miejscu, a latać mi się za nią nie chce. No. No, dokładnie. Ale no wiadomo, jest teraz tak gorąco, że wiesz, ludzie szukają takich miejsc, żeby się uchodzić chociaż na chwilę, nie? No, no dobra. Tak, że, wiesz, to, no to jest właśnie takie... To jest rozrywka w Holandii, bo powiem, no to... Dokładnie, wszędzie tu nie ma lipy, można. Tu nie ma lipy, tu można iść, wskoczyć sobie do kanału na banie, no w różny sposób się można tu ochodzić. No, coś się dzieje, coś pełno się dzieje. Pełno wody wszędzie, także... No tak to jest, dobra. No tak, no. Dobra, synuś, zawijam, ty też zawijasz, ja już ciebie nie będę zatrzymywał, kurde, i tak spontan szybko wyszedł, to... zajebiście. Kiedyś się zgadamy. I wyjedziemy, kurde, sobie na dłuższy jakieś takie połowisko, jeszcze zabierzemy chłopaków i będzie zajebiście, bo śmiechy, brechy. Słuchaj,
Może coś się uda złowić. Trzeba im jakiś sprzęt ogarnąć i właśnie, będziemy łapać. Właśnie, sprzętu nie mają. No, to się ogarnie sprzęt i będziemy się działać. Jasne, no, dobra, to my się z wami żegnamy. Jasne. Trzymajcie się, miłego, do następnego. Elo!